Salam alejkum, ziomeczki, z tej strony Traul, w kolejnym odcinku z Harry 4 na aplikacji Road to 56 jako państwo Neidu i Hedżazu. Ostatnio nazywaliśmy się trochę inaczej, ale zmieniliśmy ideologię i teraz tak się to nazywamy. Więc w tym odcinku rozpoczęliśmy pracę nad nowym celem narodowym, który powinien dać nam jakieś decyzje związane z resztą naszych tutaj państw dookoła nas. I tak naprawdę, żebyśmy my coś mogli tak porobić, takiego fajnego, to wydaje mi się, że jeszcze trochę minie. Chociaż możemy już przejść na more economy, ponieważ akurat mamy war supporta wystarczająco, więc szybko byśmy sobie na to przeszli, jak tylko będziemy. Bo przydałoby się mieć jak najlepsze, jeżeli chodzi o wskaźnik dla fabryk. No niestety, ale tam rozpocząłem produkcję tych supply hubów, ale wygląda na to, że nie starczy nam czasu, żeby dokończyć jeden. Tak, jednego nawet nie dokończymy, a później trzeba będzie resztę porobić. Ale przynajmniej mamy już trochę kolei, więc nie musimy się aż tak bardzo martwić. Okej, udało nam się to i... O, zapomniałem, że tak możemy to zrobić. Więc tak, nie możemy pójść na Irak. Szkoda. Możemy pójść na Turcję, możemy pójść na Iran, możemy tutaj, ale szczerze powiem, to jak to wygląda? Jak wy wyglądacie? Wy nie macie nic. Więc mógłbym na was pójść. Więc tak, możemy tutaj w Jordanii zrobić. I co to będzie? Because man becomes the emirate of Transjordania creates the state of kingdom. W skrócie, polega na tym, że te rebelie możemy włączyć. A, już się nam włączyło i one po prostu do nas dołączą. No, możemy włączyć w Omanie, ponieważ Oman jest własnym państwem. Dobra, więc tak, możemy już włączyć ten rozkaz i pójść na granicę z Jemenem, który trochę jest uzbrojony. Okej, jak to wygląda z tym? No, nie mamy tutaj zbytnio zaopatrzenia. Wraca nam organizacja. No, wygląda na to, że okej, to wygląda. I tyle. Okej, zjednocz Arabię. W tym mierze polegało to na tym, żebyśmy po prostu to zrobili. I co tutaj możemy? Division Speed Stop może by się przydało. Tutaj samoloty rozpoczęliśmy, więc możemy sobie tutaj tylko mi ją ustawić na przyszłość. I tutaj mamy Demolize Our Economy. Serio? Ale po co? Dopiero co wziąłem to. Okay, mamy jeszcze jakieś decyzje? Okej. Widzę, że tutaj musimy jeszcze trochę poganiać, więc zanim tam pójdziemy na wojnę, to sobie popatrzmy, co tutaj możemy zrobić. Ciężarówki możemy sobie zrobić. A tutaj coś do samolotów. No, dosyć szybkie badania, nie powiem. Więc tak, was to nie zaatakujemy. Dlaczego mielibyśmy to zrobić? I czy coś tutaj mamy? Okej, tak mamy. Wydaje mi się, że tutaj też odpalę po prostu rewolucję. Okej. I oni są w wojnie domowej z tymi. Z tym są w wojnie domowej. Wiecie co? Nie.
że nie będą w wojnie z resztą. Pytanie jest, czy tutaj coś ma. Dosłownie rozpoczęła się wojna domowa, która po prostu jest przeciwko małemu kawałkowi, który jest w frakcji. To nigdy nie jest zabawne. Okej, Jemen wygląda na to, że jeżeli nawet przejdzie, to on dojdzie do naszej frakcji. Nie ma więcej niż jedną prowincję, znaczy jeden region. Okej. Najgorsze jest to, że żebyśmy cokolwiek zrobili, to powinniśmy zaatakować Irak. Ale to może trochę potrwać i pytanie jest, czy tutaj nie dostanie gwarancji. Okej. Jest tutaj rebelia. Ale przeciwko komu mamy Wargon? Przeciwko tym. Dobra, no to rozpocznijmy wojnę. Ponieważ ewidentnie ona... Okej, właśnie pokonaliśmy. Raczej możemy ich przejąć. Tylko jest pytanie, jaki mieliśmy Wargol? Jakim mamy Wargol przeciwko nim? Dobra, przejmijmy może. Zobaczymy, co to będzie. Okej. Więc przejęliśmy kontrolę nad Jemenem. Hurra. To było dziwne, ale okej. Co tutaj mamy? W sumie kontrolujemy to, ale Stany Zjednoczone będą nam się... nie wkurzą się na nas. A tutaj się wkurzą. Co w głównej mierze... Chodzi mi o to, że tutaj damy darmowe fabryki dla Omanu, więc może sobie trochę poczekamy. Wydaje mi się, że powinniśmy dalej kontynuować tylko tutaj. To... Okej. Więc pytanie jest, czy możemy dołączyć do was? A, mam już własną frakcję, zapomniałem. To może być problematyczne. Okej, jak to wygląda? No, mają mniej dywizji. Nasz gościu zachorował dosłownie zanim w ogóle wojna wybuchła. Więc może się udać. Może. Dobra, na razie włączmy tutaj gospodarcze rzeczy. Kolejny poziom poboru. I mamy Wargol przeciwko Omanowi. Tylko, że jest taki problem, że jak zapewne dołączymy do niej, do ich wojny, to będzie słabo. Bo tutaj się zapewne zorganizują i nas zaatakują. Okej, pytanie, czy mamy właśnie te dywizje. To są dywizje specjalne? Nie, nie wygląda na to. No więc was też zrobimy specjalnymi. Jakie macie bonusy do walki w tym? Szczerze powiem, nie widzę, żeby to były jakieś mega duże bonusy. Okej. Kolejne fabryki. Teraz jest pytanie, czy mamy coś więcej fabryk militarnych? Nie. Właśnie o to mi chodzi, że powinniśmy sobie trochę więcej tych fabryk militarnych zdobyć. Żebyśmy mogli jakoś się zająć tym. Okej, tak, tutaj mówimy, że... O! Jakim prawem oni tutaj wszystko robią? Okay, Max Entrenchment, Send Volunteers, Justify... To mi się podoba. Szybszy Justify, chociaż teraz to raczej nam nie pomoże. Tutaj koncesje mają. W ogóle oni... Macie własne drzewko.
sumie lepszy niż nasze. Wow. Kto by się spodziewał? Podoba mi się, że co chwila tutaj piszemy, że... O! Czy oni w ogóle mają prawo do istnienia? Okej... Okej... Podobają mi się te strzałki. Chodzi o to, że po prostu trudno rozróżnić co od czego jest. I zgaduję, że o to chodziło. Okej, coś możemy sobie wziąć. Przydałoby się do wojny pogarniać trochę tych gości. O, możemy kolejne komando. A raczej komando nam się nie przyda. Okej, co tutaj mamy? Kolejny research slot. Nice. To nie jest tak, że już mamy ich wystarczająco dużo, ale kolejny może być. Dobra. Wygląda na to, że nasze dywizje nie są aż takie dobre, jak się wydaje. Ponieważ mamy już ten Wargol, ale... pokazuje, jakbyśmy mieli słabą. Zgaduję, że tam przez tą dywizję górską. Jak wyglądają wasze... Macie artylerię? O nie. Mają artylerię. Co nigdy nie znaczy dobrze. My na przykład możemy mieć tą artylerię, ale... mało prawdopodobne, żebyśmy... nam się udało tutaj... się tym zająć, kurde. Maj, no to niedługo. Mnie to najbardziej denerwuje, ponieważ chodzi o to, że my nie mamy wystarczająco, jeżeli chodzi o środków, żebyśmy tam zajęli się tym artylerią. Oni przez tą artylerię to nas zniosą, więc... O, flagi się zmieniły? Aha. Wydaje mi się, że flagi się zmieniły, ponieważ, że tak powiem, umarli. Okej, coś tutaj jest. Dobra, jak to wygląda z produkcją tego? Wygląda to okropnie. W głównej mierze potrzebujemy arty. Mamy ją trochę, szczerze powiem. Teraz zauważyłem. Tam pokazuje się, że jest, że mamy w zapasach. Więc możemy ją przekazać. Okej. No nie udało nam się. O, i zmienili władzę. Okej, teraz trochę, trochę szybciej to nam zajmie, ale... nadal pokazuje, że słabe dywizje mamy? Mają antiery i mają trochę więcej dywizji w... batalionów w swoich dywizjach. Ale powinniśmy sobie poradzić z taką ilością. Raczej. No i Irak to ewidentnie się trochę dozbroił, więc... to jest największy problem. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Tutaj nie możemy pójść dalej, nie możemy tego zdjąć. Okej. Patrzmy, czy coś tutaj jeszcze możemy porobić. Tutaj zbytnio nic. Możemy trochę porobić tych karabinów.
No, nie powiem, ale Oman trochę, trochę słabo idzie. Czekajcie, źle zaznaczyłem. Wywać drzewko? No niby mają drzewko, ale to takie, że tak powiem, w ogóle nic, więc... Więc nawet nie ma znaczenia. Okej. Musimy po trochę polepszyć relacje z Niemcami. I możemy tutaj skupić. Okej, niech się tutaj trochę relacje polepszą. My mamy już trochę fabryk, więc możemy je przekazać na coś. Okej. Ulepszenie karabinów. W sumie ulepszyliśmy ostatnio karabiny, żeby tylko później je zmienić na coś innego, więc trochę słabo to zrobiłem. Ciężkie karabiny. Może lepsze badanie. Tutaj pokazuje nam, że przeciwko Irakowi to nie mamy szans. To jest trochę śmieszne, ale nie jest śmieszne to, że możliwe, że to jest prawda. Okej, skończyło nam się kolejny raz. I nie podoba mi się, że praktycznie nic się nie zmieniło od ostatniego czasu. Że nadal jesteśmy tak samo słabi jak ostatnio. Ale chyba musimy już wystawić nasze wojsko, więc zobaczmy, jak to pójdzie. Okej. No nie, udaje nam się przepchnąć. Chociaż nie. O, widzę wyrwę w froncie, więc co robimy, kiedy widzimy wyrwę w froncie? Atakujemy ją. Okej. Wygląda na to, że nasz przeciwnik, no na razie ma wystarczająco dywizji. Ale gdybyśmy o tak robili... A, nie udało się. Weszli w tym momencie. Okej. Okej, widzę, że Niemcy chcą nam tutaj wspomóc, więc bardzo chętnie. Wygląda na to, że wojna nie jest aż taka... Nie jest aż taka, źle się nie prowadzi ją. Jakby się przydało przyjąć ten punkt zaopatrzenia. Okej. Okej, mamy punkt zaopatrzenia i w głównej mierze, jak go połączymy, to jesteśmy ustawieni w tej wojnie. Okej, co tutaj mamy? Tak, może moglibyśmy włączyć to, dlatego że na pewno będziemy mieć minus. Co tutaj jeszcze mamy? Tutaj na razie nic. Spróbuję znaleźć coś do wojska tylko. Takiego, żeby tylko nam pomagało. Ale trudno określić, co nam pomoże, a co nie. Dobra, jeden samolot może być produkowany, bo wydaje mi się, że... wydawało mi się, że... Możliwe, że będzie słabe zaopatrzenie. Ale wygląda na to, że
Przyjęliśmy. Okej, Polska skapitulowała. Niemcy są w wielkiej wojnie. Tutaj widzę, że Etiopia się pojawiła z powrotem. A my możemy spróbować te? Nie, wydaje mi się, że to będzie trochę niemądre. O, jest wyrwa. Okej, przechodzimy. Okej, mamy wystarczająco dywizji. A, właśnie się nam zrespiła kolejna. Okej, idź tu. Idź tu i przejdziemy tak. Okej. I może spróbujmy o tak to zrobić. Chociaż mają tutaj. Port. Raczej się nam tutaj nie uda go zbytnio ogarnąć. Ta muzyka jeszcze. Okej, Włosi też możecie dostać. Tutaj tego też włączmy. Okej, wygląda na to, że się udaje nam ich przepchać. A więc wejdźcie do tej prowincji. O, dobra. Wycofali się akurat w tym miejscu, że akurat mamy połączenie. Już się bałem. Okej. Udało nam się ich tutaj okrążyć. I wygląda na to, że możemy się też zająć tymi dywizjami. A w międzyczasie niech ci pójdą od tutaj i pozdobywają resztę punktów zwycięstwa, bo dosłownie już nic nie mają. Nie mają w ogóle żadnych dywizji, więc jej. Okej. Tutaj cywilniaczki. Może militarne. Myśmy wzięli. Okej, wejdźcie tu. A wy zaatakujcie, wy też, za rzeki. Widzę, że tutaj się już trochę odpalili. No nie atakujcie ich. Okej, możecie już iść dalej. Idźcie na Mosul. Dobra, udało się z łatwością ich tutaj okrążyć. A wy tutaj pójdźcie. Tak samo. No i okej, pokonaliśmy ich. Dobra. Teraz jest pytanie, co powinniśmy z nimi zrobić. Na razie ich zanektuję. Ale wydaje mi się, że nie. Że tutaj nie mamy nic, co byśmy mogli wykorzystać jako, wiecie, jako taki. Okej, tutaj już są w wojnie. Wykorzystać, żeby korowanie było, więc raczej. Okej. Dobra, więc na razie wydaje mi się, że to, co powinniśmy zrobić, to tutaj nie mamy tutaj, żeby było. Okej, więc wyzwolimy was, spróć jeszcze was wyzwolimy. I chyba nam zniknęła ta decyzja, tak, zniknęła tam ta decyzja. No niby kontrolujemy nadal trochę Mosulu. W głównej mierze chodzi mi o to, żebyśmy po prostu ich na razie mieli, ale wydaje mi się, że jest taki problem, że Niemcy... Mamy zbyt dużo frontów do otwarcia, jakbyśmy chcieli tutaj powalczyć, więc trzeba byłoby się jeszcze zająć na przykład Iranem wcześniej. A Iran
to możliwe, że będzie miał pewien... Będzie, będą pewne problemy. Więc... Więc może mieć problemy, z, jeżeli zaatakujemy z Iran, ponieważ on jest w miarę potężny. Możemy wysłać tutaj nasze, naszą armię, ale raczej nie jest w ogóle szans, żebyśmy coś porobili przeciwko Iranowi. Okej, okay, widzę, że tutaj Dania chce z nami współpracować. Dobra, tego nie włączamy. Tutaj się już powoli nam kończy rozbudowa naszych pól naftowych. A póki co... Tutaj trochę ulepszamy tego, ale w głównej mierze nadal w sumie sporo tego sprzętu mamy. Okej. Okay. Stawcie się tu. Więc tak, mamy przeciwko Iranowi. Mało prawdopodobne, żebyśmy mogli teraz to zrobić. Więc musimy się ewidentnie rozbudować naszą gospodarkę. Tak mocno. Okej. Okay. Tutaj już wyznaczyłem ten teren. Tutaj moglibyśmy sobie trochę porobić innych broni, ale na razie weźmy antitanki, bo się nam przydadzą. Ten odcinek będzie trochę dłuższy, ale to dlatego, że ja tutaj poogarniam sobie. Myślę, że takie dywizje powinny wystarczyć. Okej. Okay. Dobra, reszta fabryk na razie na antitanki niech pójdzie. A tutaj, tutaj już nic nie mamy do badania. Tutaj możemy wybadać dalej antitanki. Do przodu. Badania nad nuklearną technologią. Coś tutaj mamy... Musimy jeszcze na tego gościa poczekać, ale to jeszcze trochę minie. O, to można byłoby pójść, bo to by się przydało ewidentnie. Więc wydaje mi się, że to na razie tyle, co w tych odcinkach będzie. Oczywiście będziemy musieli się zająć Iranem, ale... Nasze dywizje muszą najpierw przejść pewne zmiany. Dobra, więc zobaczymy się w kolejnych odcinkach. Był z wami Trachol. No to cześć.